Zielone światło dla zmian, bo pora wprowadzić nowe przepisy. Śmieci – nasza sprawa. To hasło kampanii informacyjnej dotyczącej nowych zasad gospodarki odpadami. Czasu pozostało niewiele, bo przepisy wchodzą w życie 1 lipca 2013 roku i dotyczyć będą nas wszystkich. Zmiany te wymusza ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminach. To rewolucyjne rozwiązania, które obowiązują już w niemal wszystkich krajach europejskich. Do tej pory o zagospodarowaniu odpadów decydowały firmy je odbierające. Od lipca śmieci to obowiązek gminy. A jakie są nasze obowiązki? O tym właśnie w tym programie. Zapraszamy. Witam Państwa. Nazywam się Szymon Kułakowski. Na co dzień pracuję w Fundacji Ekologicznej Arka. Zajmuję się edukacją ekologiczną. Czy wiecie, ile każdy z Was średnio dziennie produkuje śmieci? Około kilograma. Czyli w ciągu roku to będzie już 350 kg, a czteroosobowa rodzina w ciągu roku wyprodukuje tonę odpadów. Większość z nich niestety przyjedzie tutaj na wysypisko i z nimi się już nie da za bardzo nic zrobić. A co najczęściej wyrzucają mieszkańcy metropolii? Tu królują odpady organiczne. To 1/4 wszystkich naszych śmieci. Zaraz po nich papier, 17%. Potem kolejno tworzywa sztuczne, 14%. I szkło, 11%. Jesteśmy w sklepie, to właśnie tutaj się wszystko zaczyna. Kupujemy produkty, zabieramy je ze sobą do domu. Produkty są opakowane. Im więcej kupujemy, tym więcej zostaje nam niepotrzebnych rzeczy. Więcej opakowań, więcej śmieci w naszym koszu. Pamiętaj, unikaj produktów jednorazowych, zbędnych lub podwójnych opakowań i co ważne plastikowych toreb. Zwracaj uwagę na ten znak. Używając opakowań do powtórnego użytku, oszczędzasz środowisko i pieniądze. To nie jest trudne, wręcz dziecinnie proste. Dzisiaj porozmawiamy sobie o bardzo fascynującym temacie śmieci, odpadów. Wiecie, co to są śmieci? Co to są śmieci? Śmieci to są te rzeczy, które już są nam są nie już potrzebne. Piąteczka, super. Papier i szkło, jak zostaje wyrzucone, to potem do lasu, to potem zwierzęta mogą się zatruć. Ja bym się skupił na tym właśnie, że śmieci to są już takie produkty, takie rzeczy, które są nam niepotrzebne. Dobra, słuchajcie, to trochę ruchu, bo my tu bla, 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 gadamy o tych śmieciach, a zobaczmy, jak to wygląda na półkach. Dobra? No to chodźcie. Zobaczcie, często kupujemy wodę, prawda? Co jest lepsze dla ziemi? Co jest bardziej ekologiczne? 6 butelek półlitrowych, czy 2 butelki... Dwie butelki. Jasne. W której sytuacji zużyjemy mniej plastiku? Przy dwóch butelkach. No moje brawo za koncentrację. Nauczyłam się to, że trzeba z głową kupować rzeczy. Trzeba wybierać materiały, które są tanie i zawierają mało śmieci. Ta wiedza jest potrzebna, żeby albo chronić środowisko, albo je nie zaczyszczać. Choć zaglądanie do cudzego kosza nie jest zbyt grzeczne, dzisiaj na potrzeby programu zajrzymy do kosza jednej ze śląskich rodzin. Zapracowana pani domu. Energiczna 10-latka. Zabiegana nastolatka i opiekuńczy tata. Rodzina w komplecie. No prawie. Już. Ile śmieci produkują? Produkujemy około 1 worka śmieci dziennie. Takiego powiedzmy 50-60-litrowego. Spokojnie. Niemal każdy element znajduje tu swoje docelowe miejsce. Uwaga, żeby się nie przeciąć.
Tu segregacja to bardzo dobrze znane słowo. Ta rodzina robi to od lat. W szkole trwają zbiórki cały czas, różnych zakrętek, makulatury, puszek i zawsze z mamą i tatą wspólnie do każdego worka składam do jednego puszki, do jednego zakrętki, a do drugiego butelki. Segregacja odpadów, do tej pory dobrowolna, teraz będzie obowiązkowa. Już za pół roku zmieni się prawo, a to za sprawą nowej ustawy. Ostatnio coraz częściej słyszymy o tym. Rano włączając radio przed pójściem do pracy słyszymy, czy w telewizji również o tym jest coraz częściej mowa. Warto o zmianach dowiedzieć się więcej, bo są po prostu nieuchronne. Ty ładnie piszesz, to będziesz pisała. Pierwszy krok do zmian to wypełnienie deklaracji, a w niej informacje, na podstawie których wyliczona zostanie kwota za wywóz naszych odpadów. To dopiero początek zmian, jakie szykuje dla nas rząd. Co to oznacza dla mnie? Trzeba będzie wypełnić deklarację określającą ilość osób i naliczyć sobie samemu opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Następnie ponieść tą opłatę i ponosić ją systematycznie zgodnie z trybem ponoszenia opłat, a następnie po prostu gromadzić odpady w sposób selektywny i to właściwie wszystko. Czy zmieni się częstotliwość wywozu śmieci? Wszystko, jeżeli chodzi o częstotliwość wywozu śmieci, zależy od gminy. Ja nie widzę powodu, dlaczego by zmiana ustawy spowodowała zmianę częstotliwości usuwania odpadów. Będziemy wytwarzać dokładnie tyle samo odpadów, tyle co przedtem. Tyle, że nie będziemy ich wywozić do lasu ani spalać. Chcemy płacić mniej? Nie wyrzucajmy pieniędzy w błoto, a raczej na wysypisko. W jaki sposób możemy zaoszczędzić? Segregując. Segregujesz, zyskujesz. To się opłaca, także dosłownie. I tak na przykład w Katowicach stawka za wywóz śmieci niesegregowanych będzie wynosić 20 zł, segregowanych 14 zł. W Jaworznie to kolejno 14 i 11 zł. Czyli dbając o ekologię i swój portfel, można zaoszczędzić nawet 10 zł miesięcznie na każdym domowniku. Stawki opłat są uzależnione przede wszystkim od tego, czy segregowane są odpady, czy są odprowadzane zmieszane. Za segregowane odpady każda gmina jest zobligowana mocą ustawy, by stawki te były niższe. W związku z tym segregujesz odpady, płacisz mniej. Na inne wątpliwości odpowiedzą nam pracownicy gminy, w której mieszkamy. Niestety zmiany budzą czasem skrajne emocje. Często wynika to z braku wiedzy. Niedługo już wchodzi nowa ustawa o odpadach. Czy słyszałaś coś o niej? Słyszałam w telewizji. O, a powiesz nam, co słyszałaś? Słyszałam, że wszystkie odpady, wszystkie te mają być jakoś tak segregowane do każdego, ale ja się nie interesuję tym. Słyszałem, że tak. Mają być segregowane i tam ceny odpowiednie do tego dostosują. Coś tam słyszałem, ale to chyba generalnie chodzi o to, że jak się mieszka w domu, to trzeba segregować śmieć, prawda? Czy nie? Czy już teraz wszędzie? Bo ja osobiście nie słyszałem w ogóle. Okej, ty słyszałaś? Nie. A ty? No na przystanku widziałem plakat. Trzeba sobie zdać sprawę z jedną, że jest to zmiana, która wejdzie w tym roku od 1 lipca. Zmiana, jedni określają rewolucyjna, ja to nazywam ewolucyjną, wynikającą z normalnego postępowania i życia. To, co jest dotychczas, czyli zaśmiecone nasze lasy, zniszczone czy wielka ilość składowisk i wysypisk nielegalnych, to ta sytuacja nie może być dalej tolerowana i to, co myślę, jest szczególnie ważne. Nie wynika to również, że nam estetyka czy samo życie w lepszym środowisku jest potrzebne, ale również wymusza na tą sytuację również dyrektywa Unii Europejskiej, która mówi wyraźnie, dalej śmieci nie mogą być tylko i wyłącznie składowane na wysypiskach. Mamy 8 lat na to, by papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło doprowadzić do poziomu recyklingu 50%, a odpady budowlane i rozbiórkowe do co najmniej 70%. Tak ma być do 31 grudnia 2020 roku. A teraz nasz kącik recyklingowy. Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić łyżkę biwakową z butelki PET.
Do tego potrzebna będzie nam oczywiście ta butelka. Będzie nam potrzebne coś, żeby zaznaczyć kształt naszej łyżki. No i coś do wycięcia. Zaczynamy od zaznaczenia. W tym miejscu, gdzie jest denko, zaznaczamy sobie najlepiej kropkami, żeby później nie wcinać tego markera. Teraz nożyczkami wycinam z jednej strony, później z drugiej strony. Tu jest plastik najtwardszy, więc tutaj musimy uważać. W ten sposób wycięta łyżka wygląda dosyć estetycznie, jest praktyczna. Nie będziemy na niej podnosić dużych ciężarów, tylko jakiś płyn. No i zdecydowanie nadaje się do sosu. I to już wszystko w dzisiejszym programie. Mam nadzieję, że udało nam się przekonać Państwa, że rewolucja śmieciowa nie jest taka straszna. Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej, to zapraszam na kolejny odcinek za miesiąc. Do zobaczenia! A w następnym odcinku odpowiemy na pytania, dlaczego opłaty za wywóz śmieci się zmienią, czy i jakie kary grożą nam za niedostosowanie się do nowych przepisów. To i więcej już 22 lutego o 19:25.